Pozostanie pan radny, mam może jakieś pytania do pana wójta. Bo wniosków nie wyjdzie, także... Proszę może bardzo. Odpuścimy na to pierwsze. Czy są pytania? Odpuszczamy. Skoro nie ma, zamykam ten punkt. I przechodzimy do punktu następnego. Projekt przyjęcie protokołu z pierwszej sesji Rady Gminy z dnia 20 listopada 2018 roku. Wysoka Rado, bardzo proszę zawsze zapoznawać się z protokołem. Jeżeli będą uwagi, to trzeba zgłaszać do protokołu. Ten protokół leżał, Państwo tutaj się zapoznali niektórzy. Kto jest za, ma jakieś może uwagi do tego protokołu? Tam w zasadzie tylko byłby był przewodniczący, ślubowanie pana wójta i ślubowanie przewodniczącego i zastępcy. Także i ślubowanie radnych tam. Czy są jakieś uwagi? Skoro nie ma, kto jest za przyjęciem protokołu z poprzedniej sesji, proszę o podniesienie ręki do góry. Dziękuję bardzo. Kto jest przeciwny? Nie widzę, kto się wstrzymał, nie widzę. I podjęcie wniosków zwyczajnych i uchwał z dzisiejszej sesji. Bardzo proszę panią Anastazję Makaro o odczytanie protokołu z dzisiejszej sesji. Sekretarz. Protokół sekretarza obrad sesji Rady Gminy, drugiej sesji Rady Gminy Stara Kamienica z dnia 26 listopada 2018 roku. Sekretarz Anastazja Makaro. Na sesji Rady Gminy zostały podjęte następujące uchwały. Uchwała w sprawie powołania stałych komisji Rady Gminy Stara Kamienica. Za przyjęciem uchwały głosowało 15 osób, przeciw nie było i nie wstrzymało się. Uchwała w sprawie powołania składu osobowego ustalenia działania stałej komisji budżetowej. Za przyjęciem uchwały głosowało 15 osób, uchwała jednogłośnie podjęta. Uchwała w sprawie powołania składu osobowego i ustalenia działania stałej Komisji Oświaty, Kultury i Zdrowia. Za przyjęciem uchwały głosowało 15 radnych. Uchwała przyjęta jednogłośnie. Uchwała w sprawie powołania składu osobowego i ustalenia działania stałej Komisji Rozwoju Gospodarczego. Za przyjęciem uchwały głosowało 15 osób. Uchwała w sprawie powołania składu osobowego i ustalenia działania stałej Komisji Socjalno-Mieszkaniowej Rady Gminy Stara Kamienica. Za przyjęciem uchwały głosowało 15 osób. Uchwała w sprawie powołania komisji rewizyjnej i powołania przewodniczącego komisji. Przewodniczącą została pani Renata Malinowska. Za przyjęciem uchwały głosowało 15 osób. Uchwała w sprawie powołania komisji skarg, wniosków i petycji. Przewodniczącym komisji został pan Józef Matuszak. Za przyjęciem uchwały głosowało 15 osób. Uchwała w sprawie ustalenia diety dla radnych gminy Stara Kamienica. Za przyjęciem. To jest pomyłka, 14 się wstrzymało. Nie, za uchwałą było 15, za składem było 14 za i 1 wstrzymająca. My mówimy o przyjęciu uchwały, tak? Uchwała w sprawie ustalenia diety dla radnych gminy Stara Kamienica. Za przyjęciem uchwały było 14 osób, przeciw nie było, wstrzymała się 1 osoba. Uchwała w sprawie ustalenia wynagrodzenia wójta gminy Stara Kamienica. Uchwała przyjęta jednogłośnie 15 głosami za. Dziękuję bardzo. 14 osób za składem komisji. Tak. Sprawdzenie, czy jeżeli chodzi o komisję skarg, wniosków i petycji, to 15 osób, tak? Było, a później za całością 15. Dobrze, dziękuję bardzo. Kto jest za przyjęciem protokołu sekretarza obrad dzisiejszej sesji? Proszę o podniesienie ręki do góry. Dziękuję bardzo. Kto jest przeciwny? Nie widzę, kto się wstrzymał? Nie widzę. Wysoka Rado, chciałam bardzo gorąco pogratulować pani Malinowskiej zostania przewodniczącą komisji i panu Matuszakowi Józefowi. Tutaj szczególne podziękowania, ponieważ pan jest pierwszy raz, a jednak podjął się pan tej jakże zaszczytnej, ale i odpowiedzialnej roli. Także serdeczne gratulacje.
Państwo oświadczenia majątkowe. Ustawa mówi, że w ciągu 30 dni od złożenia ślubowania należy złożyć. Czyli wynikałoby, że do 20 grudnia Państwo powinniście złożyć, ale zawsze proszę wcześniej, ja myślę, że do 17 już do poniedziałku, bo w poniedziałek wychodzi 17 w poniedziałek, żeby przynieść te oświadczenia, ponieważ będziemy sprawdzać jeszcze jakieś może będziecie Państwo mieli pytania. Także wcześniej, nie w ostatnim dniu 20, tylko troszeczkę wcześniej. Prosiłabym o przyniesienie tego. I mamy zaproszenie, proszę Państwa, uczniowie, nauczyciele i rodzice Szkoły Podstawowej imienia Jana Pawła II w Wojciechowicach mają zaszczyt zaprosić radnych na kiermasz świąteczny połączony z imprezą. Każdy może zostać Świętym Mikołajem, który odbędzie się w dniu 14 grudnia o godzinie 16 w świetlicy wiejskiej w Wojciechowicach. Pragniemy również zaprosić na powiatowy konkurs kolęd i pastorałek Hej Kolęda Kolęda Wojciechowice 2018, który odbędzie się w dniach 18-19 od godziny 9 rano w świetlicy wiejskiej w Wojciechowicach. W konkursie będą udział dzieci, uczniowie z placówek oświatowych przedszkoli i szkół miasta Jelenia Góra oraz powiatu jeleniogórskiego. Proszę Państwa, w zeszłym roku było to, przyjechało naprawdę bardzo dużo osób. W zeszłym roku było 3 dwa dni trwało to, także myślę, że Państwo wygospodarujecie się troszeczkę czasu w jeden dzień, drugi. Prosimy o potwierdzenie swojego przybycia. Jeżeli ktoś z Państwa będzie chciał przybyć na ten dzień pastoralny, to bardzo prosimy o potwierdzenie, czyli do szkoły. Proszę sobie zapisać numer telefonu. Ja podam 75 516 38. Żeby pani dyrektor wiedziała, bo wtedy zaznaczyło się tam miejsca, gdzie Państwo będzie się mówić. Wysoka Rado, jeszcze jedna informacja. W tym miesiącu sesji nie będziemy mieli, ale będziemy mieli dwie sesje w grudniu. Także poinformujemy Państwa, kiedy te sesje będą, kiedy będą komisje, przewodniczący ustalą. I to na tyle. Zamykam drugą sesję Rady Gminy. Serdecznie dziękuję za przybycie Państwa tutaj na tą dzisiejszą sesję i życzę miłego, przyjemnego wieczoru. Dziękuję bardzo. Dziękuję.